Dzień dobry, witam Państwa w skanerze Defense24, a moim gościem jest dzisiaj Pani Magdalena Nizik, prezes firmy Thales Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Porozmawiajmy może na początku o firmie Thales jako całości. Jak wiadomo jest to duża firma międzynarodowa z segmentu wysokich technologii. W czym jednak ona się specjalizuje, w szczególności jakie są główne segmenty jej zainteresowań? Dziękuję za to pytanie. Jakbym mogła um, podsumować działanie firmy Thales na świecie jednym słowem, to to słowo byłoby bezpieczeństwo. Tales jako firma zajmuje się bezpieczeństwem fizycznym, czyli bezpieczeństwem obywateli w taki sposób, że oczywiście Tales to jest międzynarodowa firma obronna z siedzibą we Francji. Dba o bezpieczeństwo granic w powietrzu, na lądzie, na morzu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. O bezpieczeństwo kluczowych obiektów przemysłowych, takich jak lotniska, elektrownie, budynki rządowe, bezpieczeństwo obrotu finansowego, bezpieczeństwo transportu czyli to są systemy sterowania ruchem lotniczym, systemy sterowania ruchem kolejowym. To są Yy, bezpieczne yy, bezpieczne yy, wymiany informacji, czyli na przykład systemy satelitarne, yy, systemy łączności. Yy, 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 więc yy, bezpieczeństwo to jest to, yy, czym Thales się zajmuje na całym świecie. I jak wiadomo, Thales nie sprzedaje tylko na swoich rodzimych rynkach krajowych, tylko jest też wielkim eksporterem. Jaka jest filozofia firmy, jeżeli chodzi o współpracę z klientami i z ich lokalnymi przemysłami? Yy, tak, yy, tales, jak powiedziałam, jest yy, jakby krajem pochodzenia talesa jest Francja, natomiast Tales działa na yy, ponad 80 rynkach na całym świecie? I to, co bym mogła powiedzieć, co charakteryzuje filozofię Thalesa na tych rynkach, na wszystkich rynkach, to jest tak zwana lokalizacja. Thales w obszarach, gdzie działa na danym rynku, zawsze stara się znaleźć lokalnego partnera. Z którym rozwija współpracę przez wiele lat, to jest zawsze myślenie strategiczne, bo oczywiście te sektory przemysłu, w których talent działa, no to nie są takie produkty spółki czy systemy spółki, tylko odpowiadają na strategiczne plany klientów, którymi często są państwa, rządy czy kluczowe gałęzie gospodarki. Więc to są współprace długofalowe gdzie bardzo często jest element transferu technologii, żeby ta technologia już była w danym kraju y, importera y, i żeby jakby zapewnić suwerenność rozwiązania, bo mówiąc tutaj o bezpieczeństwie danych, czy bezpieczeństwie y, w obronności, no to suwerenność jest bardzo y, istotna. Wśród tych 80 krajów, y, krajów, o których Pani mówiła, jest też Polska ostatnio, Chodzili państwo 30-lecie jako tales polska obecności tutaj. Jak ta obecność wygląda i jakie są tutaj plany rozwojowe na przyszłość? Yy, tak, faktycznie tales zaczął swoją działalność w Polsce w 1992 roku, więc mamy taki rok rocznicowy, to jest 30 lat obecności talesa w Polsce. I parę takich, może danych. Tales w Polsce w tej chwili ma około 1300 pracowników, więc mamy 1300 koleżanek i kolegów w pięciu lokalizacjach w Polsce. Największymi lokalizacjami to jest Warszawa i Tczew, czyli Pomorskie. I tak, taką taką największą, największym skupiskiem właśnie w talesie jest Tczew, gdzie mamy największą na świecie fabrykę bezpiecznych dokumentów. To nie jest tylko największa fabryka na świecie Taleca w tym zakresie, ale w ogóle największa, jedna z najnowocześniejszych na świecie. Oczywiście Warszawa jako centrala jest też dużym ośrodkiem. Jeżeli chodzi o sektory przemysłowe, w których jesteśmy obecni w Polsce, to oczywiście jest to rynek kolejowy, to jest to zarządzanie, sterowanie ruchem kolejowym. To już od wielu lat pracujemy. Jak również fabryka w Trzewie, jak mówiłam, to są, to są bezpieczne dokumenty, ale również. Karty kredytowe. Również jesteśmy obecni w przemyśle lotniczym, bo tutaj, Państwo, którzy lubią podróżować, to korzystają z polskich linii lotniczych, gdzie latają słynne Dreamlinery. A właśnie Thales dostarcza systemów rozrywki pokładowej i internetu mobilnego do Dreamlinerów. Yy, te systemy są w dużej mierze projektowane również w Polsce. Mamy duże biuro yy, yy, właśnie rozwoju aplikacji, rozwoju yy, yy, softwareu, jeśli chodzi o te, o te yy, systemy EFI. Yy, jak również mamy zespół serwisowy na okęciu, który serwisuje yy, właśnie te urządzenia. Yy, również jesteśmy yy, obecni. W przemyśle kosmicznym, bo Polska jest jednym z krajów, gdzie swoją spółkę ma tale salenia Space i to już od 2015 roku. Więc jesteśmy obecni tutaj bardzo mocno w lokalnym jakby w tej ekosystemie kosmicznym. No i oczywiście przemysł zbrojeniowy. Tutaj już od wielu lat, od chociażby 25 lat współpracy z Radmorem, z, którymi, z którym właśnie wraz współpracujemy przy produkcji radiostacji dla wojska. No, przez te 25 lat Radmor wyprodukował ponad 10 tysięcy radiostacji na licencji TALESA więc już to jest współpraca w przemyśle morskim. Jesteśmy nasze systemy zarządzania walką i sensory są obecne na orkanach, na Ślązaku, nasze systemy można znaleźć również na kormoranie w zeszłym roku również podpisaliśmy kontrakt na dostarczenie właśnie y, 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 symulatora y, pola walki tak, dla wojsk pancernych zmechanizowanych z Inspektoratem Uzbrojenia y, także, także wiele wiele obszarów gdzie jesteśmy y, obecni y, oczywiście y, takiemu przeciętnemu obywatelowi może się wydawać że Ok, Thales to jest bardziej taka, takie usługi czy produkty dla rządów, dla dużych przedsiębiorstw, ale tak naprawdę to większość z nas ma do czynienia z Thalesem, nawet jak nie lata Dreamlinerami, bo chciałabym Państwu powiedzieć, że jeżeli wyciągniemy sobie z portfela kartę bankową ja na przykład sobie teraz wyciągnę kartę bankową to jak popatrzymy sobie na odwrót tej karty, to jest prawie 80-90% szansy, że na odwrocie karty będziemy mieć napisane Thales bądź Gemalto. To była poprzednia, poprzednia nazwa już w tej chwili jako część grupy Thales. Bo większość z nich jest produkowane w Polsce właśnie w Tczewie. Również korzystając z telefonu komórkowego, korzystamy z karty SIM produkowanej przez TALESA. Podpisując dokumenty na przykład w naszej firmie, czy, 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 czy prywatnie podpisem elektronicznym, wiele komponentów jest też TALESA, bezpieczeństwo właśnie transakcji. Więc no całe mnóstwo jakby codziennych takich transakcji czy systemów. Tales ma tutaj swoją obecność, chociażby jeśli chodzi o nawet nasze dowody czy dokumenty tożsamości, również wiele dokumentów. Naszych dokumentów tożsamości i modułów jest dostarczanych przez Talesa. Także tutaj, może nawet nie wiedząc o tym, ale wielu z nas, większość z nas ma do czynienia z jakimiś produktami czy usługami Talesa w naszym życiu codziennym. Wspomniała Pani, że polski rząd już jest i siły zbrojne klientami na wiele Waszych rozwiązań. A wcześniej także o tym, że. Budujecie bazę lokalną ze współpracą z lokalnym przemysłem. Czy w takim razie Thales ma jakąś współpracę z polskim przemysłem obronnym, poza wspomnianym to już radmorem? E, tak, e, oczywiście. no Tutaj wspomniałam e, chociażby o naszej obecności w programach morskich. E, no to tutaj jest wiesz, wieloletnia współpraca z. Ośrodkiem Centrum Technologii Morskich, czyli CTM, należącym do grupy PGZ, gdzie pracujemy nad naszymi systemami Taktikos. CTM już zaczął jakby od około roku w jakimś sensie je te systemy współtworzyć, więc tutaj jak najbardziej ta współpraca współpraca jest również mamy takie ciekawe przykłady współpracy pokrewnym bardzo w zasadzie już jest to część przemysłu obronnego czyli to jest przemysł kosmiczny tutaj chciałabym podkreślić że mamy współpracę bardzo ciekawą ze Śląskim Centrum Naukowo Technicznym Przemysłu Lotniczego gdzie w 2015 roku zaczęliśmy już transfer technologii w zakresie kompozytowych struktur do satelit. Na poziomie gotowości technologicznej, czyli TRL-u 9, czyli to już są po prostu industrial level, jak to się mówi, technologie, gdzie Śląskie Centrum produkuje panele kompozytowe do satelit, które następnie są eksportowane do CAN, tam są montowane na satelity i są wynoszone w kosmos. Także. Tutaj konsekwentnie właśnie ten program, właśnie transferu technologii doprowadził do tego, że produkowane w Polsce komponenty znajdują się w kosmosie. w kosmosie. Również takim ciekawym programem, jaki mamy, który korzystamy dla partnerów lokalnych, to jest taki program TALESA, który nazywa się Key Industrial Partner, czyli tak zwany KIP. I tutaj mamy bardzo fajne przykłady współpracy z polskimi firmami, takimi jak DP Systems, Telbut czy Zeto gdzie mamy taką naprawdę mocną, bardzo silną współpracę z nimi na poziomie takim strategicznym, że, że wiele rzeczy razem robimy, dzielimy się wspólnie projektami myślą techniczną itd. Więc to jest też istotne, natomiast to, co jest jeszcze ważne, to też na przykład jako takie zobrazowanie współpracy w przemyśle kosmicznym. Współpracujemy również z wieloma uczelniami technicznymi, z, z Politechniką Warszawską, z vat z Instytutem Lotnictwa jako instytucjami badawczymi, ale też z polskimi przedsiębiorstwami, na przykład Krotek. Gdzie razem realizujemy projekty. To są tylko przykłady, bo Teleselenia Space współpracuje z całym mnóstwem tutaj podmiotów w polskim ekosystemie. Tak samo w przemyśle kolejowym, bardzo mocna współpraca z Politechniką Warszawską, ale też wspieramy technika, szkoły zawodowe, żeby kształcić kadry, oferujemy praktyki. Także jesteśmy obecni bardzo mocno, bardzo mocno i to tak mówię, no, już będzie 30 lat. Na koniec zapytałbym się, wracając znowu do tych obronnych tematów, z racji tego, że jesteśmy portalem defence 24 Jakie teraz są najważniejsze z Waszego punktu widzenia programy obronne w Polsce, w których chcielibyście wziąć udział? Tak, oczywiście no obecnie to, co jakby się w tej chwili dzieje obecnie, to największym programem dla talesa, ale to nie tylko dla Talesa, bo tu się mówi, że to jest największe zamówienie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego w historii, więc trudno tego nie wspomnieć. To jest oczywiście program Miecznik, gdzie oferujemy swój program znowu Taktikos to system To jest, system kierowania, to jest system, walką. system kierowania walką, tak zwany Combat Management System. I oczywiście sensory, radary, sonary dla tej platformy. Ale również tutaj widzimy, że być może znowu ruszy program Gryf, gdzie mamy bardzo fajną ofertę w postaci bezzałogowca Watchkeeper, który jest cały czas technologią rozwijaną i unowocześnianą. Więc tutaj takie dwa programy bym chciała wspomnieć, które akurat są gdzieś tam na fali w tym momencie, ale oczywiście wiele innych programów są w tej chwili ciekawe programy dla straży granicznej w związku z nową ustawą. Więc no tutaj w przemyśle szeroko pojętym obronnym, czy też obrony granic Talizotales ma bardzo, bardzo dobre rozwiązania do zaoferowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, bardzo miło mi było i do zobaczenia. A ja dziękuję Państwu i zachęcam do oglądania kolejnych skanerów Defens 24.